Kolejne ćwiczenie, czyli teraz będzie wewnętrzna ręka kierowała i przepychała kierownicę. Popatrzcie. Prawa, czyli wewnętrzna, ham do środka i przepchnąłem i wtedy zmieniam rękę. I teraz zobaczcie tutaj, ham, przepchnąłem i dopiero zmieniam rękę. I znowu popycham, przepchnąłem, zmieniam rękę. Popycham, przepchnąłem, zmieniam rękę. Cały czas wzrok wędruje. I jak zrobię to na biegu pierwszym, to mogę to samo ćwiczenie zrobić na biegu numer 2. Wzrok chodzi, czyli uczymy się przepychania. Bieg numer 1. Przepychanie, wzrok już jest w zakręcie. Przepycham kierownicę. Wzrok w zakręcie. I teraz wejdziemy na drugi bieg, to samo ćwiczenie. Ćwiczenie jazdy z jedną ręką naprzemiennie to super ćwiczenie, jeżeli chodzi o naukę popychania kierownicy, czyli przepychania tej kierownicy i przede wszystkim zrozumienia tego, że w zakręcie główną ręką kierującą to jest ręka wewnętrzna, a ręka zewnętrzna może spokojnie i luźno spoczywać na zewnętrznej manetce, nie ingerując, nie przeszkadzając w trakcie wykonywania przeciwskrętu, czyli skręcania motocyklem. Teraz wejdź na bieg numer 3. Jest to również super ćwiczenie, jeżeli chodzi o koordynację ruchowo-wzrokową, dlatego że trzeba tutaj patrzeć, trzeba pilnować dosiadu, a oprócz tego jeszcze pchać kierownicę i w odpowiednim momencie dołożyć tą rękę wewnętrzną, żeby ta kierownica nie poleciała zbyt daleko, żebyśmy nie wykonali zbyt głębokiego skrętu. Dlatego naprawdę polecam to ćwiczenie. Popycham. Nie ciągnę kierownicy, tylko ją popycham. Uczę się popychania kierownicy. Bardzo fajne ćwiczenie, które będzie skutkowało tym, że z tym później szybkim skrętem, przepchnięciem kierownicy do szybkiego skrętu, nie będziecie mieli większych problemów. Okej. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejny film z ósemki, w którym pojeździmy troszeczkę na stojąco, wytłumaczę, po co to jest, dlaczego warto w trakcie jazdy po ósemce również podnieść tyłek i jeździć na stojąco.